Dzień dobry. Kolejna miesięcznica. Czas płynie, czas ucieka. Kolejny miesiąc za nami. Maj po sobie podsumujemy dzisiaj. Kilka fajnych rzeczy w maju się pojawiło, także zapraszam. Zaczniemy od Niemiec. Tam też czasami wychodzi coś fajnego. Wyszedł nowy Asenheim, co jakimś wielkim zaskoczeniem nie jest, bo Asenheim to zespół, który dosyć często ostatnio wydaje nowe albumy. To jest duet niemiecki. Duet, który odkryłem na fali gdzieś tam zainteresowania niemieckim podziemiem po odkryciu Mavorim i ten Asenheim jest trochę taki w klimacie właśnie Mavorim. Może jest w nim mniej brutalności, choć przecież Mavorim też nie wiadomo ile jej nie jest, no ale Asenheim jest taki bardzo, bym powiedział, mistyczny, tajemniczy, gdzieś tam jakiś taki owiany legendami. Ta ich muzyka tworzy taki klimat w każdym razie. No i to się świetnie komponuje z tematyką najnowszego krążka. On zatytułowany jest Nibelungen Blut, czyli mówi po prostu właśnie o Nibelungach. Jedna z najważniejszych legend, mitów germańskich, niemieckich. No więc Nibelungen Blut to jest, już sobie sprawdzę, bo to jest ósmy ich pełniak, a oni, moi drodzy, od 2006 dopiero są na scenie. No więc całkiem nieźle przyspieszyli, szczególnie w ostatnich latach. Dosyć długi album, nie jest to też taki album, do którego się jakoś bardzo często wraca, ale ja lubię to ich granie i czasami jak mam taki nastrój do tego, to sobie odpalam tego Asenheima, szczególnie dobrze się sprawdza w lesie. No więc fajny krążek, dużo klimatu, dużo atmosfery, ale nie jest to taka atmosfera cukierkowata i nie jest to taka atmosfera jakaś tam tym bardziej płaczliwa, wiecie. To wszystko rzeczywiście z tymi legendami, z tymi mitami się fajnie tutaj zgrywa i łączy. Także polecam ten nowy Asenheim, Nibelungen Blut. Norwegia w tym miesiącu fajną ma mocną reprezentację, no bo wyskoczyło jak diabeł z pudełka Kaevum. Kaevum z drugim swoim pełniakiem w historii zatytułowanym Kultur. Był Natur, teraz jest Kultur i też jest ładna pani na okładce. No Kaevum, jak wiadomo, zespół dosyć kontrowersyjny, natomiast grający wspaniały, fajny, klasyczny, pełny nienawiści black metal i to samo robi na Kultur. Jest tu też oczywiście sporo jakiejś tęsknoty, sporo jakiejś mizantropii, ale tak naprawdę przede wszystkim jest tutaj tona takiej nienawistnej atmosfery. Bardzo, bardzo fajny krążek, bo Kaevum po raz kolejny pokazuje, jak grać black metal po prostu. Jak już Kaevum mamy za sobą, to Altertum. Kaevum, Altertum, no wiecie. Też Norwegia i to jest w ogóle jakaś totalna nowość. Znaczy ciężko cokolwiek znaleźć o tym zespole, czy to w ogóle jest zespół, czy to jest na przykład jednoosobowy projekt. Nie wiem. Informacji za bardzo w sieci nie znalazłem, ale Altertum, co jest najważniejsze oczywiście dla słuchacza, gra naprawdę fajną muzykę. Album zatytułowany jest Thunder from the Great Halls. I to jest pełniaczek. To jest pełniaczek, zakładam, że debiutancki, bo wcześniej o tym zespole nie słyszałem. Fajny black metal, taki bardzo przesiąknięty duchem lat 90. Trochę tak jakby sobie złączyć tutaj Emperora z Dark Throne'em, Gehenną i kilkoma jeszcze. No naprawdę jest w tym taki, dużo takiego fajnego klimatu, sporo klawiszy. Fajnie to wszystko brzmi, jest dużo ciekawych aranżacji. Przy okazji to jest takie dosyć, ja bym powiedział, że to bardziej ten hołd oddaje w sferze klimatycznej właśnie, bo sam i budowy kompozycji, bo samo brzmienie jest jednak takie dzisiejsze bardziej, bym powiedział, i fajnie robi to robotę. Zresztą w ogóle w tym miesiącu, jak zaraz zobaczycie, będzie sporo takich albumów, bym powiedział, oddających hołd latom 90. No bo mamy kolejny z nich, ten razem Holandia i to się nazywa Wierde. Nie wiem, czy dobrze to czytam, Wierde, w każdym razie czytam tak, jak jest napisane, Wierde Tjusahem. I to też jest pełniaczek z Holandii. I tutaj, proszę Państwa, to jest po prostu, jak ktoś lubi Storm, jak ktoś lubi Stary Enslaved, ten z czasów Viking League, Rivaldi, no jeszcze Frost,
Borderlands, jak ktoś lubi Windira, jak ktoś lubi Falkenbach, to polubi Wierdę. Polubi, bo to jest przesiąknięte wikingami, a przy okazji wypełnione masą pięknych melodii, klimatów, ale też i niemałą dawką agresji. Także Wierdę polecam jak najbardziej wszystkim miłośnikom takiej trochę skutej lodem północy, historycznej północy przede wszystkim. Z Holandii przenosimy się do Finlandii, bo Finlandia być musi zawsze. I tutaj mamy Kratti. Kratti, które wydało demo, zatytułowane po prostu Demo. Nie jest to długi materiał, ale nikogo to nie martwi, gdyż Kratti gra bardzo esencjonalnie, czyli w tym nawet niedługim materiale dostajemy potężną dawkę klasycznie brudnego, piwnicznego i leśnego fińskiego black metalu, okraszonego dosyć histerycznymi momentami wokalami. Wokal w ogóle się dosyć wyróżnia na tym materiale i jest ciekawy. Znaczy w ogóle cały ten materiał jest ciekawy, oczywiście nie jest to nic kompletnie odkrywczego, w ogóle tu nie ma nic odkrywczego, ale tu nie o to chodzi. Kratti świetnie wpisuje się w konwencję po prostu black metalu i tyle, co tu dużo mówić. Ja tego polecam, bo to kolejny twór na fińskiej scenie, bo to chyba jest ich w ogóle pierwsza rzecz. Tak, to jest duet i to jest ich pierwsze demo, także polecam sobie Kratti gdzieś tam zapisać w notesiku, bo ja myślę, że w przyszłości jeszcze nam pokażą fajne rzeczy. No i ta Finlandia wydała też z siebie w tym miesiącu, znaczy w poprzednim miesiącu, czyli w maju, Watcher's Abyss. Watcher's Abyss i to jest ciekawa rzecz, bo tak naprawdę to Pieron wie, co to jest. Znaczy wiem tylko tyle, że to jest projekt Stormheighta z Moon Citadel, a wcześniej Empire of Terapita. I to jest też ważne, bo z tego, co tam przeczytałem, wydaje to Out of Dungeon i Out of Dungeon zamieścił notkę pod materiałem na YouTube, że jest to materiał Stormheighta, który poniekąd łączy Empire of Terapita, które było jakby wcześniejszym wcieleniem Moon Citadel i właśnie z Moon Citadel, czyli coś pomiędzy tym jest. No i powiedzmy, że można się zgodzić. Myślę, że to może oznaczać, że to gdzieś z tamtego okresu pochodzi, czyli na pewno nie jest teraz to materiał stąd świeży, z tego czasu, z maja 2023, nie jest. Natomiast teraz się dopiero pojawił gdzieś tam w sieci i na niego trafiłem, dlatego o nim mówię, bo uważam, że jest fajny. Stormheight ma wyczucie do takiego fajnego, dosyć melodyjnego, ale zarazem pełnego świetnego klimatu, takiego kosmicznego trochę black metalu momentami. No i tutaj to zrobił Watchers Abyss i to jest Abyssic Towers Rising, czyli dużo tej otchłani. To Watchers Abyss to widziałem, że jest pisane tak dosyć różnie, bo raz tam apostrof jest z jednej strony S, raz z drugiej, nie mogą się zdecydować. Natomiast na YouTube znajdziecie, a z tego co wiem, gdzieś to na fizycznym też ma być, bo chyba będzie dodane do kompilacji Empire of Terapita, ale nie jestem pewien. No, w każdym razie warto sobie sprawdzić. Tak, to była Finlandia. Co tutaj mamy dalej? Bo się troszkę zgubiłem, muszę powiedzieć, ale jest, odnalazłem się. Stany. Gauntlet Ring, który nieraz już zachwalałem i będę zachwalał nadal. Nowe demo tego duetu, Dark Majesty, to demo wygląda w ogóle jak z 1994 roku, brzmi też tak. Czyli jak zwykle Gauntlet Ring robi to, co robi najlepiej, gra jak w połowie lat 90. Tutaj troszkę to zmienia, bo znaczy same kompozycje są zmienione, bo tu jest więcej rytuałów, więcej akustyków. No taka to jest bardziej muzyka, bym powiedział, właśnie z jakiegoś obrzędu. Tego black metalu tu jest stosunkowo trochę mniej. Ale materiał ma niesamowity klimat i polecam go, nie do końca jest pewne, czy on wyszedł w maju, czy wyszedł wcześniej, nawet przed pełniakiem, no ale w maju się ukazał w sieci, więc przypisałem go sobie do maja, po prostu. Dark Majesty Gauntlet Ring. Zostajemy w Stanach i tutaj mamy bardzo niemiecko brzmiący Blutschwur, coś ten deseń, ktoś pewnie jakiś germanista mnie na bank poprawi. Blutschwur. Ja mówię tak, jeśli mówię źle, to proszę mnie oczywiście poprawić. Jeśli w przyszłości Blutschwur wyda coś wartego uwagi, a myślę, że tak, to będę już mówił jak należy. Blutschwur wydał pierwszy swój pełniak, Those of My Blood.
No i jest to, moi drodzy, takie niemieckie średniowiecze muzyczne. No może nie tylko niemieckie, w ogóle to jest bardzo średniowieczny materiał, ale też bardzo piwniczny, bardzo podziemny, bardzo brudny, ale zarazem przesycony bardzo ładnymi melodiami i świetnym klimatem. No mnie się to bardzo spodobało. Powiem szczerze, że ja ten Blutschwur gdzieś tam wcześniej już miałem na radarze, ale jakoś tak mnie bardzo nie ruszał. Natomiast tutaj, chociaż oczywiście i tak warto sobie te wcześniejsze rzeczy posłuchać. Natomiast tutaj ruszył mnie bardzo mocno i uważam, że to jest świetny materiał i fajny ten pełniaczek jest i oby tak dalej, panowie. Można być ze Stanów, a pomimo tego świetnie odnajdywać się w średniowiecznym black metalu. No oczywiście średniowiecznym, wiecie, z zachowaniem wszelkich możliwych tutaj proporcji. Zbliżamy się do końca. Mamy Brazylię. O, w Brazylii to chyba jeszcze nie byliśmy w tym cyklu. Byliśmy w Ameryce Południowej, ale nie w Brazylii. W Brazylii i tu jest nazwa boska po prostu. Werewolf Blood Order. Werewolf Blood Order jest, jak już mówię, z Brazylii i wydał pełniaka swojego pierwszego. Chyba jest to w ogóle jednoosobowy projekt, ale nie jestem tego do końca pewien. Nieistotne. The Rebirth of the Night and the Fog. The Rebirth of the Night and the Fog. No tytuł, nazwa, wszystko tutaj wiadomo nawiązuje do bardzo mocno bym powiedział do właśnie NSBOM-owego podziemia lat 90. W tym oczywiście i polskiego. I tak też brzmi. Bardzo ładnie ten album brzmi i świetnie bym powiedział wpisuje się w kanony tamtego grania i dlatego znalazł się w tym cyklu, bo bardzo przypadł mi do gustu. Polecam mocno. Mam nadzieję, że Werewolf Blood Order na tym nie poprzestanie. No i dojeżdżamy do końca. Ostatni punkt programu. Boreas. Boreas, nie mam pojęcia skąd jest, bo ta informacja w sieci jest niezamieszczona. Wydał demo Gnostic Chants from Sempiternal Void. Wydali, Pierun wie, chyba to jednoosobowy projekt. Fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Dużo siły, dużo energii, dużo mocy i to jest takie dzisiejsze w tym nagraniu. Natomiast to, co jest nie dzisiejsze, to kompozycje same, ich budowa oraz klimat, który też oczywiście oddaje hołd latom 90., za co jestem wdzięczny. Czyli jak widzicie, w tym miesiącu naprawdę dużo było tych rzeczy, które gdzieś tam wpisują się świetnie w kult lat 90. Bardzo dobrze. Ja mam nadzieję, że ten trend będzie się utrzymywał, bo im więcej takiego black metalu, czyli po prostu black metalu, tym lepiej. Im mniej sztucznych kup wymyślanych na siłę kompletnie, idiotycznych jakichś eksperymentów, tym lepiej. No to dobrnęliśmy do końca. Pod filmem będziecie mieli wypisane wszystkie te pozycje, które dzisiaj wymieniłem. I na koniec jeszcze ogłoszenia parafialne, czyli przypominam, że trzecia część historii polskiego black metalu za tydzień o godzinie 11:00. Będą to lata 95-96. A na dzisiaj to wszystko. Do następnego.